Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. W poprzednim odcinku doszliśmy do 2 kwietnia 2022 roku i mamy przed nami mecz z Houston Rockets, nie Houston Rockets, Houston Rockets są oczywiście w NBA, Houston Dynamo. Jak na razie po czterech kolejkach mamy tutaj miejsce czwarte, drugie znaczy, a mamy 3 zwycięstwa, 1 remis, 10 punktów. Niestety z Cincinnati ostatnio straciliśmy po raz pierwszy punkty, a dzisiaj właśnie gramy z Houston, którzy nie wiem na którym miejscu są na zachodzie, bo oni oczywiście są w zachodniej konferencji. Skład mamy, widzę, chyba podstawowy, to nazwałbym to, że to jest nasz podstawowy skład, naprawdę. No i możemy w sumie zaczynać. Widziałem też właśnie, ogólnie dopiero teraz zauważyłem, że mamy też coś jak graj najlepsze akcje jako Beckham właśnie. Więc to też jest ciekawą opcją na przyszłość, myślę, bo nie będziemy grać cały czas właśnie wszystkich meczów. Na początku to właśnie będę grał, ale w późniejszych sezonach nie będę tak grał. A teraz możemy już właśnie zaczynać spotkanie z Houston Dynamo. Serien, nie wiem. Tu jest właśnie Herrera, nie wiem czy on też nie jest ich kapitanem. Na pewno jest ich najbardziej znaną postacią w zespole. Za późno chyba to podanie do właśnie Higuaina. Troszeczkę za późno. Wizja była tego podania, ale troszeczkę właśnie za późno do niego już podałem. No nic. Mamy piłkę szybko, jednak nie. Będzie dla Dynamo. Zaka do Serenia. Nie wiem naprawdę właśnie jak go zbytnio tutaj wymawiać. Dobra, teraz podałem do piku, ale ta Zeka znowu. Dobry pomysł z tym podaniem, ale na nie opanował, nie zdążył, znaczy bardziej Pickwald dojść do tej piłki. Zaczynam właśnie grać regularnie, jak tutaj piszę, bo właśnie gramy cały czas praktycznie w podstawowej 11 teraz. To oczywiście było nam potrzebne, ale to było też pewne, prędzej czy później, że będzie właśnie podstawowym graczem Interu Miami, patrząc też stricte na nasz overall i pewnie na to, że też właśnie ojciec Romeo Beckhama też jeden z właścicieli Inter Miami. No, ale ciekawy jestem właśnie w rzeczywistości, bo patrząc na statystyki, wiadomo, że to są rezerwy, ale jednak dobrze sobie radzi w tych rezerwach, więc jestem ciekaw, jak ja zadebiutuję w seniorskiej drużynie Inter Miami. Herrera wrzuca piłkę, jeszcze przewrotka, asysta przewrotką przez komputera, no naprawdę. Zabawili się tutaj, aby to była jakaś, nie wiem w sumie co, jakby to było jakieś, jakby to nie był normalny mecz piłki nożnej. Asysta przewrotką, no, tego się nie widuje często. Ferreira chyba trafia, jeśli dobrze widziałem. Tak, Ferreira trafia, niestety jest 1-0 dla Houston Dynamo. Jean Mota, jeśli nie test. Chyba mam właśnie w środku pomocy Gregor i Jean Mota. Nie tu, wycofałem? Byłem pewny, że wycofałem w dół. Właśnie, żeby podać do Jedlina, ale widocznie, no nie wiem czemu, ale ta piłka tam nie poszła. Herrera. Zeka. To nie jest właśnie najlepszy niestety początek. A teraz jeszcze szybkie 2-0. No nie wiem co się stało z naszą obroną, ale początek jest tragiczny. Ferreira znowu chyba? Sebastian razem. A Sebastian Ferreira, tylko że ma nazwisko, znaczy na koszulce ma Sebas. Będzie out dla nas dalej. Podaję do Jedlina. Jedlin. I spodziewałem się właśnie, że jeszcze jeden jakiś gracz będzie, szczerze. Myślałem, że tylko sam ten będzie musiał wygrać, a jeszcze właśnie niestety jeden zawodnik się pojawił. Nie ma niestety właśnie Jedlina, który powoli wraca tutaj. Teraz musimy uciekać z tą piłką. Higuain podaje do nas. Znowu za późno. Mam właśnie tą myśl, podanie już, a po prostu znowu się spóźnię niestety. Ależ teraz mogło być niebezpiecznie. Na szczęście tym razem broni nasz bramkarz. Nie wiem, czy właśnie Ferreira nie miał okazji już skompletować hat-tricka w pół godziny. Kolejna świetna interwencja naszego bramkarza. Cały czas tu właśnie te wrzutki. My wybijamy tym razem piłkę. Będzie out dla
Houston Dynamo. Herrera. Ofensywnie teraz wychodzimy, to widziałem właśnie, nam pisało się nam tam, że wychodzimy ofensywnie, szansa będzie takie dobre kontry. Fajnie bym mógł właśnie kogoś tu znaleźć na podanie. Nie ma zbytnio tutaj Jean Mota do kogokolwiek, czy to Pozuelo, w sumie był już, nie pamiętam po numerach tak w miarę. Jedlin naprzód. Jedlin. To może i dobra okazja. Strzał Gibbs chyba to był. Niestety bramki nie ma. To była świetna okazja. Jest rożny za to. Ależ teraz było znowu groźnie. Nie wiem, czy Kieran Gibbs nie zszedł. Właśnie nie wiem, czy napastnik wszedł jakiś. Zmiana szybka formacji, bo widać, że od początku meczu nam nie idzie może. Przyjęcie, ale tragiczny volley. No jeszcze niestety to nie są te czasy. A właśnie to z przyzwyczajenia taki strzał, który normalnie by się powinien udać, a nie udało się. No bo właśnie jestem na tym poziomie jeszcze. Higuain. No miał tutaj mega, mega ciężko, bo strasznie ciasno właśnie tutaj było w środku pomocy. Rodriguez. Quintero. Seren. Wrzutka, tutaj będzie nasz gracz pierwszy przy piłce. Ale niestety to podanie. Koniec pierwszej połowy. Nie jest to dobra pierwsza połowa, niestety to jest bardzo zła druga, pierwsza znaczy połowa. Liczę, że druga połowa przynajmniej remis. Fajnie było to jest zdobyć, patrz na to. New York City przegrywa, to też jest ważne dla nas, bo jednak, pomimo że to jest początek sezonu, to wracałem na największy, jednych z największych naszych rywali. Więc będziemy na nich patrzeć, musieli patrzeć właśnie. Jean Mota, chyba właśnie Jean Mota gra z siódemką, jednak. Udało się do Pozuela, tak, Pozuela ma ósemkę. Higuain, Pozuel niestety nie dostał najlepszego podania. Dobre przejęcie piłki. Higuain, Pozuelo, Higuain. Ja mu zabrałem piłkę, ale to się dobrze skończyło ostatecznie, że mu zabrałem piłkę, bo mamy bramkę na 2 do 1. Powinienem wziąć piłkę, ale zapomniałem wcześniej o tym. Jest 1 do 2. Jeszcze mamy sporo czasu, żeby nawet to spotkanie wygrać. Tu właśnie nawet właśnie przez przypadek zabrałem piłkę Higuainowi, ale właśnie na szczęście wykorzystałem to później i mamy kolejną bramkę w sezonie. Ważną bramkę tym razem, bo właśnie możliwe, że dzięki temu zaczniemy teraz mocno walczyć o to, żeby przynajmniej zdobyć tutaj minimalnie właśnie jeden punkt. Houston Dynamo atakuje na skrzydle. Herrera w końcu tutaj podają cały czas na piłkę. Herrera, naprawdę dobrze tutaj grają, dobrze operują piłką. Hector Herrera będzie wrzucał? Jeszcze nie, wycofuje znowu. Udało się przejąć przez nas właśnie, my przejęliśmy piłkę. Higuain podaje do nas. Ostatni chwili się udało jeszcze podać. Dobre podanie, my od razu szybko podajemy, bo byłbym szybko stracił, gdybym nie podał właśnie. Aj, to był dobry pomysł, tylko dosłownie leciutko brakło tej precyzji, a to był naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. Pikault wchodzi tutaj, nie będzie znaczy, jednak wchodził do pola karnego. Dobrze, dobra interwencja, ważna naszego obrońcy. Dostałem dobrą tutaj piłkę. Pozuelo biegnie naprzód, Pozuelo, Higuain. Jeszcze oddamy piłkę. Jean Motta, my wchodzimy tutaj w ślizgiem. I ten faul jednak. Szkoda, szkoda. No to była jednak. No waleczność tą piłkę. Próbuję za wszelką cenę zabrać im piłkę jak najszybciej zawsze. Mamy piłkę. Za późno trochę właśnie nie podał jeden z naszych graczy. A i znowu, teraz dosłownie nie miałem w ogóle chwili czasu na zrobienie cokolwiek. Świetny ślizg. Chciałem zablokować nim opcję, podałem w jednym właśnie miejscu. Ferreira. To jest dobra kontra, ale już na szczęście stracili właśnie piłkę. Pozuelo niestety nie utrzyma się przy piłce.
Herrera, Quintero. Ale opcje właśnie dobre podania, ale Quintero cały czas przy piłce. Jeszcze będą mieli piłkę właśnie, Rodriguez. Piłka przeszła po Zuelo, będzie chyba wykład bramki. Czy rożny, na groźny. Super ofensywnie teraz wychodzimy nawet już. Ale mam nieszczęście potężne niestety teraz akurat, że to Houston Dynamo trafia. Znaczy nie, może nie wyskoczyłem tak dobrze, ale po prostu kliknąłem co miałem zrobić, a i tak niestety. I tak wyskoczy najwyżej właśnie gracz Houston Dynamo i niestety bramki od nas nie ma, ale jest za to od Houston Dynamo. Strzał, niestety bramki nie ma. Higuain wybi ta piłka. Jeszcze spróbujemy. Aj, pogubili się oczywiście nasi gracze. Niestety w taki bardzo prosty sposób tracimy piłkę. Podaję do Rodriguez'a. Podaję do środka obrony. Teraz za darmo zdobywamy piłkę właśnie. Szkarnie stawimy piłkę tutaj naprzód. I strata. No. Jak wychodzimy super ofensywnie, to ja liczę na takie szybkie piłki naprzód. A nie właśnie coś takiego. Dobra interwencja naszego bramkarza. Chciałem właśnie podanie. Troszkę za późno już, patrzę na to ile, kiedy ja prosiłem podanie. Jeszcze Higuain jeszcze tutaj podaje. Jeszcze my oddamy strzał, ale bramkarz niestety po raz kolejny świetnie broni. Jeszcze spalony był. Kończymy ten mecz. No niestety Houston Dynamo było przez cały mecz lepszym zespołem. Niestety wydawało się, że właśnie możemy tutaj wrócić jeszcze po naszej bramce, ale niestety właśnie. Jednak nie tym razem, jednak nie tym razem. Pierwsza nasza porażka w sezonie. Zawsze to boli, bo jednak zawsze wiadomo te właśnie wymagania. Ja sobie przynajmniej właśnie daję jak najwyżej. No i właśnie też szkoda, bo New York City przegrali i moglibyśmy troszkę odrobić się właśnie do nich. No nic. Zawsze właśnie jest taka mała szansa, właśnie może akurat się da zrobić sezon bez porażki, pomimo że właśnie to nie Premier League, a na przykład właśnie MLS. To zawsze właśnie jest taki na początek, że fajnie byłoby zrobić taki właśnie sezon bez porażki, ale niestety prędzej czy później zawsze to się kończy tak samo. Mamy dostępne punkty, nie wiem co w sumie teraz poszedłbym. Chciałbym troszkę więcej, troszkę prędkości bym powiedział, tak? Więc dałbym właśnie tu przyspieszenie i może coś ze strzelania. Strzały za jakie też myślę, że właśnie by się nam przydały. Więc tak sobie wydamy to. No i możemy przechodzić do kolejnego meczu, który będzie meczem w pucharze. US Open Cup, oczywiście puchar Stanów Zjednoczonych, puchar USA. Skład troszkę zmieniony chyba. Ale nic. Będziemy wychodzić już powoli. Mam nadzieję, tutaj oczywiście. Tutaj naprawdę fajnie było awansować do samego finału i fajnie byłoby oczywiście wygrać sam ten finał, byłoby to pięknie, jakbyśmy mogli tak zrobić, ale łatwo nie będzie. Zaczynamy mecz z New England Revolution, gdzie właśnie niedawno jeszcze był jeszcze Adam Buksa. Rivera. Próbowałem i prawie zabrałem piłkę. Teraz udało się zabrać piłkę. Dobre podanie jeszcze do nas, jednak nie, jednak nie było dobre. Był dobry pomysł, niestety wykonanie było słabe. Długa piłka. Też tak samo jak naszego gracza, choć nie, tu nawet był spalony. Dobrze rozegrana akcja tutaj. Aj, zmylił mnie szczerze po Zuelo, bo biegł i nagle aby jednak wstrzymał się. Mamy piłkę, to jest najważniejsze. Higuain. Aj, mój zawodnik właśnie jednak. No w sumie, a nie no, była to dobra pozycja przecież na lewą nogę, to nie wiem czy on właśnie spróbował prawą. A nie, w sumie nie pamiętam, czy on ma prawą lepszą, czy już lewą, szczerze zapomniałem.
Świetnie udało się podać do Higuaina. Higuain niestety niecelnie już tutaj podaje. Gilles przy piłce. Nie wiem, czy nie jest ich jeden z lepszych, nie najlepszy gracz w sumie. Rivera. Przejmuję piłkę. Jeszcze w ostatniej chwili udało mi znaczy oddać piłkę. To może być dobra kontra, ale niestety po złelo. Taki prosty błąd niestety w jego wykonaniu z tym podaniem słabym. Rivera. Daj, niestety. Już byłem pewny, że jakby ta piłka do nas doszła, to byłoby takie piękne. Ale niestety nie. Niestety nie. Jedlin. Higuain. Ale chciałem właśnie, żeby przejść w górę. I wtedy sobie to podanie, ale niestety Pozuelo chciał za wcześnie, za szybko zaczynał od pola po prostu. Teraz piłka na drugiej stronie. Myślę, że gramy lepiej jak na razie w tym meczu od New England Revolution. Kolejny raz, tylko właśnie brakuje nam takiej precyzji, bo często jestem blisko strzelenia bramki, potrzebna jest nam tylko taka jedna dobra piłka i zawsze właśnie ta piłka zawodzi. Gilles wchodzi tutaj właśnie do pola karnego. Dobrze, nasz bramkarz wychodzi, łapie piłkę. Mamy piłkę. Jedlin do nas, a my trafiamy z bliska i pięknie, o to chodziło. To była w końcu perfekcyjna, można powiedzieć, akcja. Jest 1 do 0, prowadzimy w pierwszej naszej rundzie US Open Cup. Dobra, akcja właśnie tutaj dwójkowa nasza z nie Beckham, tylko oczywiście Jedlinem. Podałem do Jedlina. Jedlin potem właśnie poczekał się perfekcyjnie ustawię. Oddał nam piłkę i mamy w taki sposób właśnie początek dobry dla nas. 1-0. Prawie tutaj przejęliśmy piłkę. Jones przy piłce. Rivera. Rivera. Wycofałem jeszcze do tyłu. Dobra piłka. Niestety straciliśmy ją teraz. I koniec pierwszej połowy. Na pewno udana pierwsza połowa, patrząc na to, że prowadzimy 1 do 0. Choć myślę, że można było więcej na strzej, tam, prawda? Ale od tego jest druga połowa i liczę, że tutaj właśnie strzelimy drugą bramkę. Dobra, podałem do nas tutaj. A jednak myślałem, że to się uda. Abyśmy może mieli lepszą prędkość, to może wtedy by to się udało bardziej. Bo przy piłce następny nasz mecz właśnie też jest New England Revolution. Tym razem w lidze zagramy z nimi. Wrzutka, a dobra. Wychodzimy z tego teraz jeszcze. I szansa na kontrę. Długa piłka do Higuaina. Nie ma niestety nas tutaj właśnie, to jest tylko najgorsza rzecz. Wycofaj piętką. No to było ciężkie, żeby to się udało. Kontra. New England Revolution wie, że właśnie tutaj chyba nie ma, co mi się wydaje. Nie ma właśnie czegoś takiego, jak oczywiście dwóch mecz, tylko tu jest jeden mecz, więc na pewno właśnie wiedzą, że jeśli chcą zostać w tym pucharze, to muszą teraz strzelić. Świetna interwencja naszego obrońcy teraz. Higuain, dobra, mamy piłkę.
I strzał jeszcze z wolę, no przynajmniej mam rożny, więc było ostatecznie dobrze. Rzut rożny znaczy oczywiście. I niestety wybija na, można to powiedzieć, na raty trochę bramkę właśnie. I piękna bramka Romeo Beckhama w tym momencie, 2 do 0. Cóż za bramka Romeo Beckhama, najlepsza jak na razie na pewno bramka, zdecydowanie. Czułem właśnie, że chciałem taką bramkę już w poprzednim meczu, bo między innymi właśnie gdzieś tak za pola karnego albo zaraz jak wejście tutaj do pola karnego. No było za pola karnego, akurat właśnie lewą nogę wykorzystać Romeo Beckhama. Pięknie to zakręcił Romeo Beckham i mamy 2 do 0 teraz, już druga nasza też bramka. Romeo Beckham pokazuje, dlaczego to on jest jednym z największych, jak nie największym talentem obecnie w MLS. I możliwe, że zapewniałem właśnie zwycięstwo New England Revolution. Minuta jeszcze, oczywiście jest potencjalna szansa na hat-tricka, pierwsza w karierze też. Tu byśmy dostali dobre podanie, które niestety nie dostaliśmy, ale jeszcze Jedlin przy piłce. Cały czas przy piłce Jedlin. Niestety już teraz kontra New England Revolution. Gilles przy piłce. Na skrzydle, nie ma do kogo zbytnio tutaj paści podać, wycofuje do tyłu. No New England Revolution właśnie zdecydowanie gorzej od nas wyglądają, nie mieli takiej jednej bardzo dobrej akcji, tak bym powiedział. Nie przypominam sobie przynajmniej. Ucieczka ta z Romeo Beckhama na skrzydle. Gonzalo Higuaín, Pozuelo. To był dobry pomysł, tylko że niestety już nie mamy takiej prędkości dobrej w tym momencie, gdzie nasz właśnie zawodnik już jest mocno zmęczony. Świetne przejęcie. To może teraz być właśnie podanie do Higuaina. Higuain nie zostaje na podania, znaczy Pozuelo. Aj, było blisko. Gibbs jeszcze do nas próbował padać. Było bardzo naprawdę blisko. No ale jednak musimy jeszcze poczekać z naszym pierwszym hat-trickiem w karierze. I to jest łatwa strata, więc kolejny raz łatwo zgarniamy piłkę. Zmiany oczywiście tutaj, że Mota schodzi. Zadanie już zrobiłem, mogli nawet zejść tacy właśnie gracze, jak na przykład ja i Gwain też moglibyśmy zejść, bo tam prawie właśnie zadanie już jest tu zrobione. Ale jak trener chce nas zostawić, to niech nas zostawi oczywiście. Pozuelo, strzał z pierwszej piłki, poprzeczka nas zatrzymuje przed pierwszym hat-trickiem niestety w karierze. Było bardzo blisko, ale to też tylko pokazuje, że po prostu jesteśmy coraz lepsi i że hat-trick prędzej czy później i tak nadejdzie i prędzej czy później i tak go trafimy. I pora już przejść do ostatniego meczu, też oczywiście właśnie z New England Revolution, który też będzie. Dobra gra, bardzo dobra gra. Tak to się właśnie robi. Bardzo dobrze. Teraz ktoś chce z tobą porozmawiać. Pierwszy wywiad też udzielony już. Był to zdecydowanie nasz najlepszy występ, chociaż mieliśmy czasami bramkę, asystę. Ale mamy właśnie tym razem dwie bramki, z czego właśnie jedna była naprawdę piękna. I pora właśnie na drugi mecz. Tym razem gramy właśnie w lidze z New England Revolution. Fajnie byłoby zdobyć znowu 3 punkty, po tym jak ostatnio straciliśmy punkty w meczu z Houston Dynamo. Fajnie byłoby znowu wrócić na zwycięską ścieżkę. Kolejna fajna mała scenka właśnie na Higuaín na pokazanie. 5 bramek jak na razie ma w tym sezonie, więc jest naszym najlepszym strzelcem. Jeśli się nie mylę, tak, a my jesteśmy na drugim miejscu.
Inter Miami, New England Revolution. Może kiedyś my nawet będziemy na tym piwo przez chwilę. Wyglądałaby nasz gracz miał czarne włosy przez chwilę, się przestraszyłem, że coś FIFA tutaj zrobiła. Ale na szczęście ma dalej normalne blond włosy, bo właśnie myślałem, że to wyglądało, chyba miał przez chwilę czarne włosy. Ale nie zdążyłem na długo na popatrzeć. Znam oczywiście ten zespół i ten skład bardzo dobrze, mierzyliśmy się z nimi dokładnie dosłownie właśnie parę dni temu, więc pora, mam nadzieję, że zrobić to samo, czyli strzelić im może nawet nie dwie, a więcej bramek i wygrać oczywiście ten mecz. Szansa teraz na kontrę. Nie ma tu nikogo, więc myślę, że z ostrego kąta spróbujemy. I jeszcze strzał i jest bramka. Nie jest to asysta, jest to asysta taka drugiego stopnia, bym powiedział. Nie wiem czemu nie chce celebrować się właśnie Jones, to jest chyba. A najważniejsze, że strzelił. Widziałem właśnie za późno już Jonesa tutaj trochę. Mogłem do niego podać, ale już troszkę go za późno zobaczyłem, więc pomyślałem, że strzelę. I czy nie był samobój jednak? Nie, jednak to jest przypisana bramka Jonesowi, ale wygląda trochę jak samobój. Mniejsze z tym. Najważniejsze, że mamy prowadzenie już w 7 minucie i prowadzimy właśnie z New England Revolution od początku tego meczu. Więc od początku im przypominałem właśnie, jaki zespół ostatnio był lepszy w US Open. Gilles przy piłce. Na niego właśnie trzeba najbardziej uważać. Próbował wycofać do tyłu. Teraz mam piłkę. Jest niebezpiecznie. Dobra wymiana piłki. Na szczęście się nie kończy bramką. Ale jeszcze może być niebezpiecznie. Wybijamy teraz, czy jeszcze nie? Spokojnie, jak nasza obrona nie postanowi tak wybić po prostu, żeby jak najszybciej się pozbyć piłki. Jedlin. Podaje do nas. Podaję do Pozuelo. Higuain do nas, my strzelamy, ale nie trafiamy. Niestety tym razem jednak dobra interwencja bramkarza. Żółtą kartką napomniany tutaj Gustavo Bou, który właśnie faulował tam. Nie wiem, czy nie gipsa chyba. I rzut rożny. Higuain ostatni dochodzi właśnie do tej piłki. Niestety jednak nie dał rady jej wycelować wystarczająco nisko, bo siła była, tylko właśnie precyzji więcej trzeba było do tego, żeby to się mogło udać. Świetnie to przejmujemy, podamy do Higuaina, Higuain do nas, może z daleka strzał, chciałem właśnie też jeszcze dodać właśnie może tamtego strzału, taki strzał z daleka, jednak teraz właśnie na obecną chwilę jak nawet ledwo co przyciskam, to i tak idzie ta piłka mocno, więc też to wyważenie strzału, to wszystko jeszcze przyjdzie do nas w przyszłości. Walczyłem tutaj o piłkę, jak mogłem, ale i tak nawet jakbym wygrał tą piłkę, to chyba tam właśnie sygnalizował sędzia, że właśnie przy jej korzyści, więc pewnie faulowałem, choć nie powiedziałbym, że tam jakoś mocno naciskałem i faulowałem właśnie rywala. Próbowałem jeszcze zgarnąć tą piłkę, nie udało się. Polster, Kaptoum, nie wiem czy albo nie zwracałem na tych zawodników uwagi, albo właśnie nowe nazwiska. Widzę, że fajne herby są też ogólnie pokazane tam właśnie koło tablicy wyników, nie ma żadnych herbów, no właśnie to jest problem z FIFA, że często właśnie to, na przykład minimapa, jakby tutaj nie ma jej na przykład. Czy na przykład czasami nawet właśnie nazwiska zawodników znikały. Ale najważniejsze, że ta szansa na kontratak. Świetnie tutaj uciekamy. Higuain za słabo, troszkę za miękko do niego. Pozuelo jeszcze podają do nas. I jeszcze wrzutka, będzie rożny. Przynajmniej tyle. Rzut rożny. Pozuelo wrzuca piłkę. Nie udało się najlepiej doskoczyć. Jeszcze mam piłkę. Strzał Jamota będzie rożny. Nie rożny, tylko out dla nas. Próba podania do nas. To był dobry pomysł, tylko że właśnie za słabo. Piłka posłana do nas. I teraz kontra New England Revolution. Teraz nawet nie tylko nie ma tablicy wyników właśnie, że można by to powiedzieć, jaka drużyna prowadzi. To też jeszcze nie ma właśnie teraz, kto przy piłce jest nawet. Więc właśnie to niestety się za często tutaj zdarza w FIFA. Jedlin nas dobrze tutaj poddał. Udało się uciec po raz kolejny. Podanie do Higuaina. My będziemy schodzić do środka. Czekałem na podanie. Higuain niestety nie wiem czemu nie podał do nas właśnie do środka. Podanie do Pozuelo znaczy. Higuain do nas. Myślałem, że do Jonesa. Przejęcie piłki. Higuain to będzie asysta. Nie będzie niestety. Szkoda, szkoda.
Przekażę nie prawo szybkie takie pocinki, może to by się udało. Ostatnia akcja New England Revolution w pierwszej połowie. Została minuta do liczonego czasu jeszcze. Świetne przejęcie. Strzał. Piękna bramka. Niestety piękna bramka właśnie. Bow chyba trafił. Tak. Szkoda, naprawdę szkoda. Nie dostaliśmy tej hypermotion. A szkoda, bo nasze też było fajnie. Taka do takiej analizy nasza bramka. Oczywiście w poprzednim meczu jeszcze z New England Revolution. W tym meczu niestety 1 do 1 jest na obecną chwilę. I kończymy pierwszą połowę. Graliśmy dobrze, więc liczę, że w drugiej połowie damy radę jednak ten mecz wygrać i oby tak było. Inter Miami na obecną chwilę są właśnie gdzieś na chyba 9. miejscu, czy coś takiego. Zaraz za właśnie miejscami, które dają playoffs. Więc też nie mam aż tak złego sezonu, ale myślę, że my będziemy mieli lepsi właśnie, lepszy niż oni. Higuain, Jones, Higuain. Próbował to podać, jednak niepotrzebnie może biegłem właśnie do bramki, może powinien do niego wrócić bardziej. Wtedy miałby tam lepszą okazję na podanie. Szansa tutaj może na kontrę. Jedlin dobrze podaje do nas. Podam do Jedlina z powrotem. Jedlin do Higuaina. Higuain. Aj, bramki niestety nie ma. Szkoda. Bo to kolejna okazja, która mogła być i powinna być bramką. Wybicie piłki. Ale tutaj szybko podamy. Jones. I jeszcze Pozuelo. On nie był na spalonym. Pięknie. Dobrze, że właśnie to on, bo chyba tam był koło niego gracz, który chyba wracał spalonego. Ale mniejsza z tym, Pozuelo trafia na 2 do 1 i mamy po raz drugi w tym meczu prowadzenie z New England Revolution. Świetnie, właśnie jak tym tutaj podajemy do Jonesa. Jones znalazł właśnie Pozuelo. Nie, w sumie Higuain też nie był chyba na spalonym. Po prostu tam dość wolno właśnie wracali gracze New England Revolution i wykorzystali to właśnie nasi gracze. Alejandro Pozuelo właśnie z drugą, trzecią bramką, nie wiem kto dokładnie. Którą właśnie w tym sezonie w MLS. Jeszcze udało się podać do Higuaina. Wygraliśmy tą właśnie tą walkę, taką piłkę. Bramkarz łapie oczywiście. Kessler. Hill. Czy Gil właśnie zależy. Nie wiem dokładnie. Dobry przerzut tutaj właśnie na skrzydło. Tutaj niestety Gibbs troszkę zostawił miejsca, ale na szczęście kończy się to bez straty bramki, choć teraz przydałoby się właśnie na spokojnie. Jedlin. Pokazywałem się mu się od początku. Nie tu, chciałem akurat podawać do Jean Moty, do siódemki właśnie. Nie wiem, naprawdę, nie chcę nic mówić, ale co nasz bramkarz zrobił w tym momencie? Jak on dał sobie tak puścić taką piłkę? Nie wiem naprawdę. Zobaczę jeszcze raz właśnie. Z ciekawości ta piłka właśnie, jak ona poszła. Bo ona poszła nad bramkarzem? No, nie wiem, no według mnie zrobił fatalną robotę nasz bramkarz. Nie, według mnie naprawdę nie ma co go usprawiedliwiać. Po prostu, aby zapomniał skoczyć, bo mi się wydaje, że wystarczyło skoczyć tam lepiej. Dobre podanie od Pozuelo do nas. No, ale nie ma niestety nikogo tutaj do podania i niestety tracę szybko też piłkę. Tajouri, teraz Radi, Gil. Dobre podanie. Ale na nie utrzymałem się już na dłużej przy piłce. Kontra teraz może być. Higuain. Podamy tutaj właśnie. To jest coraz lepsza akcja. Brakło tylko takiego dobrego, celnego podania. Niestety to nie było trudne. Nie udało się tego zrobić. Gibbs. Szkoda, że nie udało się tutaj wygrać piłki, bo wydawało się, że to się właśnie wydarzy. Teraz wygrywam piłkę. Jeszcze będziemy mieli piłkę. Jedlin. Jean Mota. Jesteśmy na skrzydle tutaj. Podaję do Jedlina. Higuain. Jean Mota. Jean Mota. Szkoda, że nie biegł właśnie na sam, do samego końca jakby.
A Higuain, czemu właśnie Higuain też tak stałby w miejscu? Nie rozumiem właśnie decyzji naszego tutaj gracza, naszego napastnika, kolegi z zespołu właśnie. Czemu on nie biegł naprzód, tylko właśnie jakby stanął w tyle? Gilles. Niestety ta piłka już przychodzi, Bow przy piłce teraz. No teraz akurat dobrze wychodzi nasz bramkarz. Przydałoby się, że ktoś mu się tu pokazał. No nikt mi się nie pokazuje, jak stracimy piłkę. No, na szczęście nie tracimy. No, piłka już zdecydowanie, no naprawdę. Nie podoba mi się właśnie, jak często my fatalnie rozprowadzamy piłkę. No właśnie, teraz już za późno. Na własne życzenie przegrywamy. Niestety. Szkoda, naprawdę szkoda, bo robiliśmy wszystko, co mogliśmy praktycznie w ofensywie, a nasza defensywa po raz kolejny nas zawodzi. I niestety mamy remis po raz, no nie po raz kolejny, bo w sumie w tym odcinku jeszcze remisu nie było, ale jednak niestety po raz kolejny tracimy punkty w lidze. Nie, tak, no niestety nie chcę być niemiły, no ale jednak troszkę mam niestety ten bramkarz przegrał ten mecz, ale musi oczywiście już zapomnieć o tym meczu i być gotowy już na następny w jak najlepszej dyspozycji. Kolejny rywal nasz to Seattle Sounders. Mamy 10. poziom. Seattle Sounders właśnie na nas czekają. Dalej bym chciał pójść w to tempo, bo myślę, że na właśnie takiego bocznego gracza tempo jest ważne i bym chciał to właśnie sobie polepszyć. Jak najszybciej bym chciał mieć to właśnie. Więc za to tempo sobie zrobimy przyspieszenie właśnie. I tym razem może fizyczne, wytrzymałość, reakcji. Może dajmy sobie tego, nie robiliśmy jeszcze. I w sumie na dzisiaj byłoby to tyle. Nie mam nic więcej już do dodania. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!